Od tego roku gminy mogą korzystać z finansowego wsparcia dla poszczególnych wsi w ramach marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej. W gminie Niemodlin 5 tysięcy złotych otrzymało 8 sołectw. To bardzo cenna inicjatywa dla naszych sołectw i dla samej gminy również. I te 5 tysięcy, które są dedykowane wybranym 8 sołectwom, to znacząca jest pomoc w realizacji pomysłów i zadań, które nasze sołectwa sobie zaplanowały na rok 2020. Cieszę się, że coś takiego zostało przewidziane w tym roku budżetowym i przez tą właśnie inicjatywę możemy zrealizować szereg ciekawych rozwiązań na terenie naszej gminy. Zakres zadań jest szeroki, od kwestii bezpieczeństwa i poprawy infrastruktury po inicjatywy rekreacyjne. Warunkiem otrzymania wsparcia jest wkład własny gminy. Do wszystkich inicjatyw niezbędne było dołożenie wkładu własnego na poziomie minimum 20%. Osiągnęliśmy tutaj to założenie i po prostu realizujemy. Mamy czas do 31 października z wywiązaniem się z zadań. Niektóre z nich już zostały wykonane. W Magnuszowiczkach powstał przystanek autobusowy, który posłuży dzieciom dojeżdżającym do szkół w deszczowe dni. Z funduszy została zrobiona kostka, a także postawiona wiata. To bardzo nam się to przydało i będziemy mogli na przykład z naszego funduszu już inne cele jeszcze zrealizować. W Sarnach Wielkich zainwestowano w zakup, który pomoże w organizacji cyklicznych imprez, na przykład dożynek wiejskich. Mieszkańcy zdecydowali, że zakupimy namiot taki imprezowy, biesiadny, 6x12 rozmiary i do tego zakupimy 8 zestawów biesiadnych. To są stoły takie dwumetrowe, 80 cm szerokie i do tego są ławki tak jakby dwustronne, czyli będzie 8 takich kompletów. Cena zestawu przekracza 10 tysięcy złotych. Brakującą kwotę pokrył fundusz sołecki. Marszałkowska inicjatywa sołecka pozwala zrealizować projekty, na które wsie nie mogłyby sobie pozwolić bez wsparcia lub musiałyby czekać na ich stopniową realizację. Sami własnymi środkami nie mamy aż takich funduszy, w związku z tym jesteśmy otwarci na jakiekolwiek wydarzenia, bo dzięki temu możemy coś więcej zrobić. I między innymi dzięki tej marszałkowskiej inicjatywie sołeckiej umocniliśmy, utwardziliśmy, a także nadaliśmy taki wygląd bardziej estetyczny do umocnień wokół wyspy, którą Państwo tutaj widzicie. Wyspa Molesta to miejsce lokalnych wydarzeń kulturalnych, które przyciągają nie tylko mieszkańców sołectwa czy gminy, ale całego województwa. Upiększanie takich miejsc jak to może przyczynić się do promocji gminy.